Zespoły szkoły, które przyjeżdżają na te zawody, występują pod flagami mundialowych narodowości. Choć przez chwilę te zespoły mogą się poczuć jak na mundialu, dzięki temu być może bardziej się starają, myśląc o tym, że występują pod flagą jakiegoś potentata piłkarskiego. Słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Widzę, że drużyny poprzyjeżdżały do nas z całego świata. Widzę, że już emocje sięgają zenitu, niektórzy nie mogą się doczekać, aż zagrają. Słuchajcie, z dzisiejszych zawodów jedna drużyna na pewno awansuje dalej. Tak więc życzę tego, by zwyciężyli najlepsi, tak by godnie nas później reprezentowali na zawodach międzypowiatowych. Pokażcie, co potraficie i powodzenia. Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żardowie gości dzisiaj 6 powiatowych szkół podstawowych w kategorii dzieci. Dziś chłopcy rozgrywają swoje mecze w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej. Jest to etap eliminujący do kolejnych rozgrywek w piłce nożnej dzieci. Piękno sportu to z jednej strony wielka przyjemność gry zespołowej czy treningów, które przynoszą efekty, ale z drugiej to wielka nauka dyscypliny, motywacji i tego, by słuchać wskazówek trenerów. Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. W myśl tej starej, jak świat, maksymy kształcimy uczniów od najmłodszych lat, tak by mogli osiągać sukcesy w przyszłości. Tu wielka rola trenerów. Dlatego dziękuję, że trenerzy i wychowawcy przyjeżdżają ze swoimi drużynami. Dzięki temu dają im szansę rywalizować, ale doskonalić się i rozwijać. Warto było się tu dzisiaj znaleźć, można zaobserwować dzięki temu rozwój zawodników w tej kategorii wiekowej. Mimo że może zespołowo nie zawsze to wszystko wychodzi, jednak indywidualnie można dostrzec już pewne talenty w naszym powiecie. Bardzo dobre warunki, dobra atmosfera do przygotowania młodych talentów żyrardowskich, które mogą się bardzo później potem wyróżnić. Jesteśmy bardzo młode talenty, które mogą być w przyszłości dużym wsparciem dla nas, dla reprezentacji. Od razu można zaobserwować, że biorący udział w turnieju zawodnicy trenują w okolicznych akademiach, czy to Relaksu Radziwiłłów, Pogoni Wiskitki, Szynowianki, Żyrardowianki, Błękitnych Korytów i wielu, wielu innych. Są to zawodnicy wytrenowani i co widać poziomem na tych zawodach. Za chwilę będzie najfajniejszy mecz. Bo to już są mecze finałowe. Cieszę się, że mogę tu być. Dzieciaki też są zadowolone.
Zakończyliśmy etap powiatowy międzyszkolnych igrzysk młodzieży w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych. W kategorii dzieci zostały 4 zespoły najlepsze na boisku. Walczcie tak, żeby kiedyś reprezentować też nasz kraj na zawodach międzynarodowych. Wierzę, że spośród Was doczekamy się jakiegoś zawodnika, który zagra w świetnych klubach sportowych, może międzynarodowych, ale polskie też są dobre. Ci, którzy zwyciężyli, trzymajmy za nich kciuki, by udało im się dalej. Natomiast ci, którzy zajęli dalsze miejsca, pamiętajcie, za rok możecie się odegrać. 3. miejsce w dzisiejszych zawodach. Zapraszamy cały zespół, by się ustawił w rządku. Szkoła podstawowa w Mszczonowie. Dziś pod flagą Polski. Wielkie brawa. Wysoko unieś też puchar. Gratulacje. Dobra. Za zajęcie 2. miejsca po emocjonującym finale, po rozstrzygniętym dopiero w rzutach karnych, szkoła podstawowa nr 4 z Żyrardowa, drużyna z Argentyny dzisiaj. Gratuluję. Pokaż się tutaj do ten. A jeszcze pamiątkowy dyplom zapomniałem. Proszę dla kapitana jeszcze pamiątkowy dyplom. Zostało nam udekorowanie zwycięzców dzisiejszego turnieju. Szkoła podstawowa nr 3 z Żyrardowa. Zapraszamy. Dziś pod flagą Francji. Dosłuchajcie kapitana. Siódemka przyniosłaś ich wszędzie, co? Bardzo proszę, jeszcze dyplom pamiątkowy. Wysoko unieś, puchar też.